jak może ustać więź ta korporacyjna, ona poza oczywistą sytuacją, kiedy mamy do czynienia ze śmiercią członka zarządu, może powstać sytuacja taka, że upływa kadencja, na którą był powołany automatycznie, bez dokonywania żadnych czynności przez spółkę, bez odwołania. On traci funkcję i przestaje być członkiem zarządu, a może być taka sytuacja, że on sam zrezygnuje. Czyli jakby, jeżeli mamy tutaj dzisiaj opowiadać o powstaniu, zatrudnianiu członków zarządu i zwalnianiu ich, to przenosząc to odnosząc do tej płaszczyzny korporacyjnej, trzeba powiedzieć, że członek zarządu musi być powołany, czyli jego status członka zarządu powstaje zawsze z chwilą jakby takiego oświadczenia woli spółki, że go powołuje na członka zarządu, natomiast ustaje bądź z chwilą upływu kadencji, bądź z chwilą odwołania, bądź z chwilą, kiedy członek zarządu rezygnuje, albo w końcu, kiedy umiera. Takie są możliwości.